Elwina Maciowina, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Mordy. Jak widzicie, mamy piękny wschód słońca na Macioch Tower, a jestem tutaj nie bez powodu, bo stąd widzimy gigantyczną głowę Abry. Może nie od tej strony, od której jest najładniejsza, ale jest widoczna. Jak powinniście wiedzieć, ostatnio Abra dał mi mega ważne zlecenie właśnie, żeby wybudować tę głowę. Nie mam dalej pojęcia po co, on to nazwał jakimś projektem i powiedział, że słono za to zapłaci, więc ja to, słuchajcie, posłusznie wykonałem. Bardzo mi się podoba efekt, ale cały czas zapłaty nie otrzymałem. W każdym razie dzisiaj nie wiem, czy, słuchajcie, do tej głowy będziemy zaglądać, bo tam coś widziałem, ale najważniejsze jest to, że Elvis jest na serwerze i on mnie bardzo pilnie do siebie wezwał. Powiedział, że ma mega pilną sprawę, że czeka przy willi agenta i że od razu muszę tam do niego iść. Nie wiem, słuchajcie, czy tutaj go będzie widać w ogóle. To, słuchajcie, jest nowa willa. Nie wiem, czy wy to widzicie. Jest zupełnie nowa willa, także mega fajnie. Także, słuchajcie, bez przeciągania lecę do Elvisa, bo on naprawdę był taki jakiś poddenerwowany. Nie no, po prostu mówił, że mega, mega szybko muszę do niego. Jak tak było można? I jak widzicie, już na mnie czeka, ale serio, słuchajcie, tam widziałem, że coś. To za ludzie. Kombinował w tej głowie. Nie wiem, zero szacunku dla czyjejś budowli. Także pójść, ale słuchajcie, tutaj jest Elvisa. Zanim tam wejdziemy, to przypominam wam o subskrypcji. Pamiętajcie, żeby subskrybować, bo codziennie są odcinki, codziennie tutaj się dużo dzieje. I jeżeli nie subskrybujecie, to jest giga, super, mega, hiper. Ogromna szansa, że coś przegapicie i wtedy będzie, słuchajcie, płacz, będzie wtedy płacz, bo po prostu nie będziecie wiedzieli, co się dzieje. Także stawcie suba, bo oczywiście to pomaga w rozwijaniu kanału. I pamiętajcie o Instagramie, bo jest podany tu i też tam musicie wpaść, jest podany tutaj w opisie. Także mordo, weźcie tam wbij i będzie gituwa Maciuwa. Elvisowice. Jak można być takim bezczelnym człowiekiem? Elvis, jak tak można? No, gościu, stary, no. Tu ja jesteś! Tak jestem tu, mamy no. Cię! Co? Chodź, chodź, musimy porozmawiać. Elviso, po co mnie wezwałeś tutaj? W ogóle, ej, gratulacje odbudowania willi agenta. Teraz w końcu wygląda tak, jak powinna, jest naprawdę miodzio. No, szczerze, wcześniej było dobre pomarańczowe, teraz jest takie se. Ej, jakby ta pomarańczowa miała swój urok, ale nie ma co ukrywać, że jednak to jest bardziej estetyczne. Dobra, Elviso, gadaj, stary, o co tobie chodzi? Zdejmuj zbroję po pierwsze. Ale dlaczego? Zdejmuj zbroję, nie będę się powtarzał. Ale o co tobie chodzi? Dzisiaj ziomek? Elvis będzie niedobry. Wow, co ty robisz? Zdejmij zbrojkę, zdejmij. Elviso, to ty też zdejmij. Elviso, okej. Spokojnie. Okej, dobra, na spokoju, stary, masz jedzonko. Pewnie. Usiądźmy przy... Elviso, proszę cię uprzejmie, bo ja się ciebie boję. Ja tu dzisiaj będę szefem, Maciek, przykro mi bardzo. Słuchaj, jak sam wiesz, Agentix jest bardzo majętnym człowiekiem. Jest wybitną personą i najbogatszym człowiekiem, jakiego poznałem w swoim życiu. No nie wiem, no dobrze, chyba Maciuch jest trochę bogatszy, ale niech ci będzie, no niech ci będzie. Czekaj, aż ten swój zeszyt otworzę i go sobie zobaczę. No, czy tutaj mamy jakieś tam sztabki za jedzonko, jakby baj. Jakby, dobra, Elviso, jak można płacić za jedzonko sztabkami? Elviso, do rzeczy, no? O co tobie chodzi? Dobrze, a więc chodzi mi o to, że nasza wybitna, majętna persona zapłaciła mi parę sztuk nederytu. Co? Parę sztuk! Za to? Parę sztuk! Za to? Tak parę, tak minimalnie, tak z 5-6 sztuk. Co, on jest tak... Ej, a podzielisz się ze mną? Please. No a, i tutaj przechodzimy do naszego tematu, który chciałem z tobą wyjaśnić. No dawaj. Chodź dawaj. Ze mną, okay. Bo nie wiem, czy o tym wiesz. Nie wiem, czy o tym wiesz, ale musimy to sobie dzisiaj sprostować, bo to jest skandaliczne zachowanie, którego nie potępiam, ależ bardzo stary, nie ja lubię. Z tym. Chodź ze mną. Do garażu chcesz lecieć? Nie, idziemy na pomoc. Nie do garażu, na pomoc lecimy, no dobrze, tak. Możemy lecieć na Mamy dwie sprawy, stary, zaczniemy od pierwszej. Tam nie było. Nawet. Wejdź. No i co? Spójrz na tabliczkę. A tu mam wejść. Wejście 10 golda. Wszedłeś już. Ale wyszedłem od razu szybko, zresztą nie zostałem Dobra. Poinformowany. A tak szczerze, spójrz na dach. Wow! Ale no. To epicko wygląda. Tłumaczymy się, czy nie tłumaczymy? Stary, ale o co tobie chodzi? Mi się wydaje, że nasza wybitna, bogata persona zapłaciła mi ten nederyt nie bez powodu, okej? Okay? On mi go zapłacił tylko dlatego, że trzeba to w końcu sprostować, kto postawił ogromną abrę na... W sensie, że kto wybudował głowę abry, o to tobie chodzi cały czas? Tak. Stary, i czemu do mnie z tym przychodzi? Przecież to jest bez sensu. Ja się bardziej pytam, dlaczego abra ma jakąś ogromną brązową kropkę między oczami. Stary, tak ja ten nie wiem, nie to wygląda. Musiałbyś zapytać autora, co on miał na myśli. Ja nie mam z tym no, nic autora na myśli, autora na myśli. Ja umywam rączki od tego, stary, ale dlaczego. Umywasz rączki od tego. Iż ponieważ mi się wydaje, że Abra by swojej własnej podobizny nie zbudował. Stary, ale a dlaczego on by sobie. To dlaczego. Poczekaj, tym. Bo to byłoby bardzo samolubne, ale stary, żeby wybudować swoją rozumiem, postać. Rozumiem, że ty podejrzewasz mnie o wybudowanie jego głowy, Abry głowy na willi agenta. Tak? I już ci mówię dlaczego, dawaj. Ponieważ. No. Zobacz, stary, teraz tego zacznijmy, że trzeba być bardzo
zobacz stary, jak trzeba być bardzo zapatrzonym w siebie, aby budować swoje własne budowle ze swoją własną twarzą, ale ja co, nie? Wybudowałem własną głowę. No ty mówię, o tym ale super właśnie. Fajnie wyszła, genialnie wyszła. No ja wiem, że wyszło super, ale jak sam widzisz, skoro postawiłeś już takie dwa pixel arty, swoją twarz, twarz Abry, to zaraz posunąłeś się o krok dalej, no i zdewastowałeś bezczelnie willa Genkitsa. Elviso, ja bym chciał zauważyć, że, zobacz, po pierwsze, tu masz głowę, a nie twarz, więc to odróżnia właśnie tą budowlę od tego, co ja robiłem. Po drugie, zauważ, że tutaj mamy beton, a ja robiłem to z wełny, więc to są niepodważalne dowody na moją niewinność. To są niepodważalne dowody na to, że teraz oddajesz mi swoje wszystkie itemy i idziemy. Poczekaj, pull up, gościu, co ci się odwala? Stary, a w ogóle co tam jest w środku, bo ja nie mam nie pojęcia, byłem jeszcze. Nie byłem jeszcze agentyx, tylko mówił Elvis, weź to wyjaśnij, masz hajs, proszę bardzo, elo. Ej stary, to może chodźmy tam na górę, chodźmy zobaczyć, co to jest, o tak? Szczerze? Aż zerknę, bo jestem ciekawy. Stary, chodźmy tam na górę, zobaczymy, na spokojnie, bo ty stary, to w ogóle nie jest jak puste. Zawsze, stary, ty jak zawsze, bez żadnych dowodów, po prostu przychodzisz do mnie i mnie osądzasz. Także stary, chodźmy tam na górę i sobie to wszystko wyjaśnimy. Słuchajcie, jesteśmy już na górze i w ogóle stąd możemy zaobserwować pięknego, przepotężnego maciocha. Stary, widzisz, to jest z wełny. Ale ty jesteś w siebie zapatrzony, stary, co nie? Ale zobacz, jaki słodziak to jest. Zamiast lustra buduje swój własny pomnik. Zobacz, jaki piękny on jest. Dobra, wbijamy w takim razie tutaj. Ej, przysięgam, Elviso, nie mam pojęcia, Lol. Co to są za tabliczki, co to są za kraty. Nie mam pojęcia, co to jest. Lol. Naprawdę, stary. Ja nie mam, ale dobra, czytaj. W głowie Abry znajduje się więzienie. Zgodnie z zasadą milionowic, nie wolno tego psuć, bo to więzienie. Wiesz co, na twoim miejscu w ogóle bym tam nie wchodził, wiesz dlaczego? Czemu? Bo się jeszcze okaże, że będzie jakaś dziurka, w którą wpadniesz i znowu zginiesz, jak wchodząc na tą willę, okej? Okay? Elviso! Ej, słuchajcie, no bo oczywiście Elviso budował tutaj rusztowanie i ja musiałem z niego sobie spaść, se zdedać i musiałem tu wracać. Nieważne, to jest nieistotne. Elviso, ja wbijam tutaj, bo jestem mega ciekawy. Co to w ogóle jest? Ej, lol. Ej, to serio? Jesteśmy w głowie Abry! Jaki to jest chory pomysł, ej, to jest stary. Mocarny fest, ale Elviso, czy ty naprawdę dalej uważasz, że ja to zrobiłem? No pewnie, że tak. Ale przecież to jest, stary, że ja zrobiłem więzienie tutaj? No tylko ty byłeś podejrzany. Abra to w ogóle wykluczyłem, bo zobacz, stary, to jest idealnie twój styl pisania. Abra zawsze jak pisze, to on pisze na szybko i robi mnóstwo błędów. Stary, przez to, że pisze ale szybko. Ja tak nie piszę, kiedy ja takie a tu nie ma ani jednej literówki. No zobacz, to jest twoje. Uśmieszki to jeszcze zawsze. Ty piszesz tak zawsze zgodnie z, wiesz, polszczyzną, bez jakichś tam literówek. Stary, ale zobacz, to jest napisane głowie, a nie głowie. Albo to jest na przykład psuć, a nie psuć. Czyli tu są jakieś błędy. To nie pisałem nie, ja. To jest, tylko małe nieporozumienie. To nie jest błąd, Maciek, mylisz się. Ej, nie. Ja cię widziałem, ja mam dowody grube na taśmie. Ej, no naprawdę, bezpodstawnie. To nie są po prostu dowody, ale dobra, wiesz co, ja bym sobie po prostu się przyznaj. Zobacz, jak to wygląda. Ej, zobacz to. Zobacz, tu jest normalnie kibelek. Daj kill off. Tu masz kill off. Stary, ej, uspokój. Kill off! Kill off! Czemu kill off mam cię oddać? Klikaj na łóżko, klikaj na łóżko, teraz. Ja mam stary dwa kill offy. Klikaj na łóżko, dlaczego? Klikaj na łóżko. Klikaj na łóżko. Ej, zobacz. Witam w więzieniu w głowie Abry. Mam nadzieję, że miło spędzisz tutaj swój czas. Pozdrawiam. Elviso, ja tak nigdy to ten nie piszę. Abra ma w głowie. Ej, ja tak nigdy nie piszę. Dobra, klikaj na łóżko. Ziomek, na zobacz. Czy widziałeś, żebym ja kiedykolwiek zrobił sedes w Minecrafcie? Po prostu kliknij. Ale po co? Bo będzie problem. W sumie jest noc, możemy iść w sumie spać. Chodźmy spać. Stary. Ej, to jest git, ale Elviso, proszę cię, bo to jest jakieś nieporozumienie. Po co, stary, ty mnie męczysz, jak ja nie zrobiłem tego więzienia, no. Ej, o serio. Elviso. No, wow. No nie wiem, czy masz jakiś dowód na to, że go nie zrobiłeś. Stary, ja stąd wychodzę. Ej, poczekaj, ej, jak stąd wyjść? Stary. Możesz mnie... Ej, Elviso, nie rób mnie, nie, poczekaj, stary, mam dwa serca. Oddaj kill-offy dwa, które masz w ekwipunku. Mam dwa serca, Elviso, jaki ty masz dowód, żeby mnie... Nie, dobra, wyjazd, gościu. Okej, poczekajcie, bo... Nie, Elviso, Macio. Elviso. Oddaj kill-offy, ja tego nie chcę robić, ale on mi zapłacił, ja nie chcę cię więzić, Maciek, ale on Elviso, mi to zapłacił. Stary, co ci odbiło? Ja już za to zapłaciłem rachunki, ja po prostu cię tutaj muszę zamknąć, Maciek, przepraszam, dobra, bo tego ja nie chcę pomysł. Robić. Nie, Elviso, dobra, ja, co chcesz, stary, kill-offy, co chcesz, ja ci oddam, ale przedyskutujmy to, ja chcę, stary, pokojowo to rozwiązać. To masz twoje temy jeszcze, weź je. O, moje itemaski, super. Mi się wydaje, Maciek, że my byśmy mogli porozmawiać, ale jak sam widzisz, wiesz, że jestem spukany, wydałem wszystko na swój wieżowiec, a potrzebuję tych pieniędzy. Elviso, ale poczekaj, czyli co, zostawisz mnie tu, olejesz w ogóle sytuację, że nie masz w ogóle... Wow! Maciek, ja tego nie chcę robić. Przepraszam cię, przyjacielu!
Stary, ale muszę. Stary, no nie no, poczekaj, na pewno jest jakieś racjonalne wytłumaczenie tego. Nigdy nie ma żadnego wytłumaczenia. Zawsze jest jedna odpowiedź. Subskrypcja z dzwoneczkiem, to jest wszystko. Okej, okay, czyli co? Nie, nie, mordy, ja nie wiem naprawdę jak to skomentować. Elvizo tylko powiedział, żebyście zostawili suba. Być może, to jest ukryta wiadomość, że jeżeli zostawicie subskrypcję w tym momencie, to on mnie wypuści. Być może to jest taki szantaż, słuchajcie, że wy musicie po prostu mnie wesprzeć, tak? Słuchajcie, pokazać jak bardzo chcecie, żebym wyszedł z tego więzienia i wtedy on się zlituje nade mną. Ale to jest chora w ogóle sytuacja, poczekajcie, on sobie poszedł gdzieś. Ej, no naprawdę, słuchajcie, on sobie tutaj biega. Ja nie wiem. Oj, okej, dobra, przyznaję się. Prawdą jest, że wybudowałem tą głowę. To jest raczej oczywiste. W sensie, no każdy, słuchajcie, to widział. Ale nie mam pojęcia, co to jest za więzienie. To musiał zrobić Abra. Albo Elvizo, albo Agentix. Tutaj są, słuchajcie, nie ma napisane, kto to zrobił. W głowie Abry, no to, że to jest głowa Abry, to akurat każdy widzi. Tutaj jest You are always on my mind. Okej, super, słuchajcie. Ej, to jest... po angielsku. Abra by w życiu tego nie napisał. W życiu, no tym bardziej ja, no ja nie wybudowałem tego więzienia, to jest jakaś chora sytuacja. Czyli to zrobił albo Elvizo, albo agent, albo oni tu byli wcześniej i zostawili tą tabliczkę. Dobra, słuchajcie, mam tutaj sedes, mam tutaj umywalkę, mam tutaj łóżko, co akurat nie jest premium sytuacją. I jak ja mam stąd wyjść? Nie mam pojęcia, no... Słuchajcie, mógłbym, słuchajcie, łapką rozwalić te drzwi, to mi zajmie z pół godziny. Ale chyba można to zrobić, chyba, słuchajcie, musimy to zrobić. Dobra, mordy, jestem, tutaj mam drzwi w łapce, słuchajcie, chyba je wezmę ze sobą, na wszelki wypadek, żeby później, jak się zrespię, móc jeszcze raz uciec. Ej, to jest dobra przekmina, Elvizo cały czas tu chodzi i to jest porąbane, mam słuchajcie, zbrojkę, mam mieczek, także ja wyciągam, słuchajcie, mieczora i musimy jakoś zwiewać, gdzie on jest. Ej, dobra, chyba go nie ma. Ej, dobra, nie ma go, nie ma Elvisa, także szybko, słuchajcie, uciekamy, musimy się gdzieś schować, dobra, tutaj są te w ogóle rusztowania, tylko czy ja, słuchajcie, dam radę, o nie, dobra, nie wiem, czy to mi się uda, na shifcie, okej, dobra, udało mi się, nie, wow, dwa serca, Elvizo, proszę, powiedziałem ci jedną rzecz, ja tego nie chcę robić, ale muszę. Elvizo, ale ty stary, o co tobie chodzi? Tobie jakaś palma odbyła. Chodzi mi o ten tramwaj, który nie chodzi. Chodzi mi o 6 albo kto do rajtu, Maciu. Stary, ale poczekaj, a co jeżeli... Byłeś dla mnie jak przyjaciel. Byłeś dla mnie jak kangur. Elvizo, powiedz mu po prostu, że mnie nie widziałeś. Nie było mnie na serwerze. Nie mogę, to byłoby kłamstwo, stary, jestem szczery. Stary, ale a to nie jest kłamstwo, że stary, nie masz dowodów, a i tak mnie tam zamykasz na siłę? To na pewno nie był Abra, to nie był agent, to nie byłem ja. Stary, ja jestem kozłem ofiarnym w tej sytuacji po prostu. Jesteś kozłem ofiarnym, tylko kangurem ofiarnym, od tego zacznijmy. Stary, ale co to w ogóle za prawo? A po drugie, okej, masz tutaj klucz do twojego domku i się nie ruszaj, okej, łap, klucz? Łap. Stary, łap ci go rzucę. Mam 3 serca, ty mnie załatwisz na łap ci go rzucę. Elvizo, nie masz dwa golda, ja nie... trzymaj 2 golda, elo, do widzenia, na razie. Daj mi 6 sztabek, na razie, to skończymy. 6 sztabek, nie, to serca! Mordy, nie jest dobrze. Nie jest dobrze, Elvizo, naprawdę, słuchajcie, jest mocno na mnie sfokusowany. Na całe szczęście, ej, w ogóle nie mam itemów, na całe szczęście. Są drzwi, słuchajcie, otwarte, więc mogę stąd wyjść znowu. Tylko teraz tak, na spokojnie, słuchajcie, muszę na spokojnie wypatrywać, słuchajcie, gdzie jest... Nie! Nie, on zniszczył to rusztowanie. O, w pytkę. Dobra, słuchajcie, no to mamy mega teraz giga problem. Jak ja mam stąd zejść? Tum, jadą mi się, tra la 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 la. Mieją im się pysie. Okej, dobra, słuchajcie, czy ja stąd... Kurczę, czy ja stąd dam radę zejść? Nie mam pojęcia. Pojechali do lasu, narobili hałasu. Chciałem stąd zejść, ale tutaj nawet nie ma jednej kratki wody. Nawet jednej, słuchajcie, kratki wody. Macioch! Żeby zeskoczyć, jestem na shifcie oczywiście. Elvizo pewnie tam wbije wyżej. Jak on wbije wyżej, to ja wtedy będę mógł wyjść niżej. Macioch! Jak się woła kangury? Kukuryku, kukuryku! Ale to jest close, słuchajcie, teraz jak nie mam ekwipunku, to już w ogóle nie mam życia, to już w ogóle, słuchajcie, nie mam szans, dobra, to dobra, szybko, słuchajcie, i zniszczymy rusztowanie, zrobimy to, co on zrobił, tylko słuchajcie, na szybkości, muszę gdzieś uciec, gdzie on mnie nie znajdzie, dobra, patrzcie, coś teraz, rozwalam to i uciekam, uciekamy, teraz Elvizowi zajmie chwilę, żeby mnie dogonić, a ja już będę daleko, także słuchajcie, mam mega przypał, muszę biec do siebie po jakieś podstawowe itemy. Słuchajcie, jestem już na swojej górze, tutaj jest względnie bezpiecznie, oczywiście Elvizo zaraz pewnie będzie przeczeszywał całe milionowice w poszukiwaniu mnie, to jest naprawdę mega przypałowa sytuacja. Czy mam tutaj jakiekolwiek itemy, którymi mogę się bronić? No tak średnio bym powiedział, no tak średnio, słuchajcie, no naprawdę, nic tutaj nie ma. Ej, no naprawdę, słuchajcie, tu jest taka totalna... Nie, on tu biegnie, dobra, mordy, ja zwiewam, ja najszybciej jak się da, tylko muszę zwiewać, także, kurde, gdzie ja mogę się schować, ej, totalnie on tu jest.
Totalnie on tu jest, dobra, na shifcie, żeby mnie nie widział. Ej, to jest kukuryku, kangurku. Słuchajcie, chowam się za gigantycznym maciochem. Maciochu potężny, ratuj mnie, proszę, ratuj mnie. Ratuj mnie, dobra, słuchajcie. Nie, nie, ja muszę zwiewać totalnie. Ło, dobra, on jest blisko. Mordy, ja wam dziękuję pięknie za oglądanie. Ja w takim razie zwiewam najdalej jak się da, żeby tylko Elvisowi się znudziło gonienie mnie. Dziękuję wam pięknie za oglądanie. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować, bo ja nie wiem jak to się skoczy. Ja naprawdę nie mam pojęcia, ale jeżeli nie będziecie subskrybować, to po prostu przegapicie to, co Elvisa ze mną zrobi. Ale dobra, chyba go zgubiłem, także mordy, na spokoju. Dzięki raz jeszcze, do następnego, yo!